Wielkanocne to niewątpliwie najważniejszy czas w roku dla wszystkich katolików. Mają one przede wszystkim charakter radosny. I właśnie tak, radośnie i gwarnie jest tu, w hali sportowej publicznego gimnazjum w Szewnie, gdzie gmina Bodzechów organizuje co roku swój kiermasz wielkanocny. Tworzone są takie pisanki jak te, bo to wydaje się takie dość niecodzienne. Proszę Panią, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Są to różnorodne techniki. Najbardziej zainteresowaniem cieszą się jajka ażurowe. One są wiercone, malowane, florowane, a więc jest to bardzo długi proces, zanim się uzyska taki efekt. Z innych moich prac bardzo ciekawym rozwiązaniem jest bulin, bardzo modny teraz. Można nim wykonywać najróżniejsze przedmioty. Ja postanowiłam zrobić zające. Zresztą te prace można obejrzeć w najnowszej Wenie. To jest czasopismo artystyczne, w którym zamieszczam swoje artykuły. I między innymi takie zające są tam pokazane. Ile czasu zajmuje przygotowanie takiego cacka? Oj, bardzo długo. Najpierw trzeba nakręcić kółeczka, potem to wszystko nakleić, skomponować, no i wychodzi taki efekt. W tej pracy mam przysłowiową rodzinkę PL, bo jest mama, tata i wreszcie mały potomek. Trzeba do tego bardzo dużo cierpliwości, prawda? Cierpliwości trzeba i pracy, przede wszystkim wytrwałości, ale wieczory są teraz długie, pogoda niesprzyjająca. Gospodyni Jędrzejowice już jest 11 lat, minęło teraz w marcu, w Dzień Kobiet akurat. W obecnej chwili mamy 12 kobiet plus jeden mężczyzna i muzykant. No cóż, na co dzień spotykamy się średnio raz w miesiącu, w tygodniu, natomiast jeśli są jakieś występy, no to niestety musimy częściej. No i co, ćwiczymy, mamy dobrego muzykanta, więc on z nut uczy nas nowych piosenek. Ponadto robimy różne robótki ręczne, czy z bibuły, czy z krepiny, czy serwetki, haftowanie, no takie różne robótki. Natomiast no takie uroczystości jak są dzisiaj, czy dożynki, no musimy zrobić wieniec, musimy dekoracje, musimy upiec, ugotować sałatki, jakieś tam potrawy tradycyjne, które się z tym świętem wiążą. Chodzi 70 lat w Szewnie kołem. Jest 69 lat dokładnie. No to spotykamy się co poniedziałek, jest nas 11, także na tych śpiewamy, układamy piosenki, no na takie imprezy gotujemy, pieczemy. To jest na każdy inny, jak teraz na Wielkanoc, to pieczemy placki takie świąteczne. Właśnie, czy to są placki typowo tradycyjne? Są orzechowce, są serniki, no babeczki, babki, rurki, miodowce pieczemy, no fale, serniki, dwa gatunki mamy, także placków mamy, takich co trzeba. No i co, robimy stroiki różne, jeśli jest na przyborów do lasu, robimy takie, co do lasu trzeba, jakieś na bazie lasu. Jeśli jest ziemniak, to robimy potrawy ziemniaka. W ten czas to już są potrawy ziemniaczane. No na dożynki, no to też mamy stoisko, placki, no wędliny, ciasta i wieniec
dożynkowy. No a teraz mamy na palmową niedzielę 3,5 metra palma duża, co idzie do kościoła, i małe palmy. Czy warto działać, tak jak panie działacie, przekazywać tradycje? Warto, warto. No już w szkole dzieci śpiewają, mamy zastępczynię, także bardzo warto. I to nas trzyma wszystkich, bo jesteśmy jak rodzina. Śpiewamy, gotujemy, pieczemy. My robimy wszystko na starych zasadach. Jest tylko tak dla dekoracji dwa ciasta takie nowoczesne. Natomiast tak, to są wszystko albo drożdżowe, albo kruche, co robiły nasze babcie. Powidła stare, domowe, domowej roboty. No dekoracje, tak jak pani widzi, no troszeczkę korzystamy z internetu, żeby tam podejrzeć coś. Troszeczkę uczymy się same. Dużo jest w tej chwili pomocnych rzeczy, krepina czy coś, co piękne kwiatuszki wychodzą. No i tak nawzajem coś tam sobie podpowiadamy i robimy. Mówiła pani o tradycyjnych przepisach i tradycjach, które już teraz trochę niestety zanikają w dzisiejszych czasach. Czy pamięta pani jakiś zwyczaj, którego teraz już tak bardzo nie jest kultywowany, a warto o nim wspomnieć? Związany ze świętami wielkanocnymi, tak? No trudno tak powiedzieć na szybkiego. No, bardzo ginie na przykład lany poniedziałek, co było piękne. No, wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, bo były dzieci. Wspominaliśmy właśnie, jak to było lejek, jak się ładnie lało, jak się ładnie bawiło. A w tej chwili to albo jest bardzo niekulturalnie, albo nie ma w ogóle. Każdy dba o taki jakiś bardzo niby porządek, no i przez to chyba giną tradycje. Przyjaciół Miłkowa, ile kobiet zrzeszacie i co robicie w ramach swojej działalności? Grupa Przyjaciół Miłkowa powstała 11 kwietnia w ubiegłym roku. Na początku było nas więcej osób, a w tej chwili liczy nasza grupa 12 osób. Jeden mężczyzna, 11 kobiet. W dzisiejszym jarmarku uczestniczymy po raz pierwszy. Przygotowałyśmy na dzisiejszy dzień wyroby świąteczne, wyroby ozdobne i również ciasta wielkanocne, a chyba króluje na naszym stoisku miłkowski barszcz wielkanocny, ponieważ no wiadomo, że to jest tradycja już, że na śniadanie, tradycją jest, że na śniadanie gotujemy barszcz wielkanocny z różnymi dodatkami. Oko nasze cieszy i pewnie i gości, którzy tutaj przybyli i oglądają nasze wytwory. Kolorowe babeczki, piękny jeż, kolorowy mazurek wielkanocny, baby, kurczaki, pisanki wielkanocne. Jak zainteresowanie? No bo jak widzimy, ludzi jest dużo. Czy zauważacie zainteresowanie wśród mieszkańców gminy tymi takimi produktami? Nie mamy porównania co do lat ubiegłych, ponieważ jak na początku zaznaczyłam, jesteśmy po raz pierwszy, ale wydaje nam się, że zainteresowanie jest ze strony mieszkańców, pewnie z Szewny i okolic, z Ostrowca również. No, myślę, że każdy coś wybierze dla siebie i wyjdzie z pamiątką tego rocznego jarmarku wielkanocnego. Koła gospodyń wiejskich to nie tylko panie, jak pokazuje przypadek pana Jana. Panie Janie, jak pan się czuje w towarzystwie prawie samych kobiet? Bardzo dobrze. Dbają o mnie panie, bo tutaj ja podgrywam na akordonie. Właśnie, jaka jest pana rola tutaj w tej organizacji? No właśnie, ja... Właściwie to podstawowe, to gram na akordonie, a panie śpiewają. Poza tym no, pomagam w różnych takich sprawach prostych, jak jakieś poszukanie kija, właśnie tej palmy wielkiej. No, takie sprawy bardziej organizacyjne. No, działam już bardzo długo i fajnie jest. Fajnie. I następnego wprowadziłem pana młodego, muzyka, który gra. Panie Janie, a dlaczego warto działać w takich organizacjach? To jest takie uzupełnienie czasu po pracy. No ja jeszcze pracuję, co prawda, niedługo, ale jednak to jest takie oderwanie od rzeczywistości.
No, fajna sprawa i przede wszystkim też kultywujecie tradycje, co jest ważne. Dlaczego warto to robić? No bo to zanika, a my staramy się, wynajdujemy różne stare piosenki dawien, dawien, babciów, dziadków i staramy się to kultywować. I właśnie no dzisiaj nie udało nam się, bo dziewczynki zachorowały, ale wciągamy też młodych. No właśnie jest przykład tego kolegi i wciągamy ich w ten folklor, żeby folklor wielski nie zaginął. Tyle. Jerzy Murzyn, który wspiera wydarzenia takie jak to. Panie wójcie, wydarzenie dzisiejsze pokazuje, że w gminie jest wiele organizacji takich prężnie działających, zrzeszających kobiety, które chcą tą tradycję kultywować. No tak, to na początku tutaj wspieraliśmy tak bardzo intensywnie, ale teraz jakoś samo się to rozrosło. No i bardzo się cieszę, bo to jest tradycja, historia tej ziemi, przekazywanie młodym pokoleniom pewnych wzorców tutaj z dawnych lat. No a przede wszystkim ma taki oddźwięk praktyczny, bo zbliża się Wielkanoc. Tutaj państwo się zaopatrują w różnego rodzaju rekwizyty, że tak powiem, jak również palmy. No bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Z roku na rok zauważyłem, że coraz więcej ludzi. Widziałam, że odwiedzał pan wszystkie stoiska, czy też zakupił pan coś dla siebie? No idę po pieniądze właśnie, bo tu taki młody człowiek sprzedał mi już, że tak powiem, takiego koguta, muszę iść po pieniądze. No, muszę coś kupić na każdym stoisku, także jestem przygotowany finansowo. Bardzo mi się podoba, już jestem tu któryś raz z rzędu. Także i w tym roku koleżankę wyciągnęłam też, bo zakonałam. Co roku udaje się coś kupić? Tak, ciasta, różne smakołyki, palmy, pierniczki są pyszne, takie ze świrny, pięknie wyglądające. Także co roku dużo pieniędzy tracę tutaj, ale bardzo fajnie jest. Fajne są takie inicjatywy, to są dobre imprezy dla tradycji? Bardzo dobre, bardzo popieram. No zresztą widać, że dużo osób jest zainteresowanych i dużo przyszło. Także wszystkim się tu podoba i także jak najbardziej powinna być kontynuowana impreza. Mówi pani, że przychodzi pani od kilku lat, podobno ludzi jest coraz więcej. Tak, i coraz więcej ludzi i coraz więcej stanowisk. Bo wcześniej było tak tylko dookoła, bo jedyna teraz jeszcze przez środek jest. Także coraz więcej do wyboru też. Pan jakby ci nie ma Wielkanocy, czyli przyjeżdżając tutaj to podtrzymujemy tą tradycję i zobaczenie rękodzieła ludzi, którzy pracują nad tym być może całymi miesiącami jest czymś takim budującym. Także w dalszym ciągu ta tradycja istnieje i nie zanika. Ważne dla wszystkich.